oto mecenasi Układu Porannego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Mecenasom bardzo dziękuję. Donald Trump został postrzelony w czasie wiecu wyborczego. Palestyński Hamas mimo ataków Izraela zamierza kontynuować rozmowy o zawieszeniu broni. Nowy prezydent Iranu liczy na wznowienie dialogu z Europą. Albańczycy domagają się ustąpienia premiera i uwolnienia lidera opozycji. Amerykańska Komisja Handlu prowadzi śledztwo antymonopolowe wobec firm prowadzących dializy. Hiszpania nowym piłkarskim mistrzem Europy. Poniedziałek, 15 lipca, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Donald Trump został postrzelony w czasie swojego wiecu wyborczego. Zamachowiec został zastrzelony na miejscu przez policję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potępił atak, z kolei Secret Service jest krytykowany za swoje rzekome zaniedbania. Kandydat Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich przemawiał do swoich zwolenników w miejscowości Butler w stanie Pensylwania. W pewnym momencie na miejscu wiecu rozległy się strzały, a Trump upadł na scenę i na jego twarzy pojawiły się ślady krwi. Po chwili został otoczony przez ochronę i przewieziony do pobliskiego szpitala. Jedna z kul przebiła jego prawe ucho. Na miejscu zginęła jedna osoba, a dwie zostały ciężko ranne i znajdują się w stanie krytycznym. Napastnik oddał od 5 do 7 strzałów z odległości około 120 metrów z dachu jednego z budynków. Zamachowiec, zidentyfikowany jako Thomas Matthew Cooks, został zastrzelony przez policyjnego snajpera. Ze wstępnych informacji wynika, że figurował w rejestrach jako wyborca Partii Republikańskiej, ale w dniu zaprzysiężenia Joe Bidena w styczniu 2021 roku wpłacił pieniądze na kampanię Partii Demokratycznej. Kilka godzin po ataku Trump zabrał głos w mediach społecznościowych. Wyraził solidarność z rodziną zabitego uczestnika wiecu oraz rannymi, a także zapewnił, że czuje się dobrze. Nie zamierza zmieniać swoich kampanijnych planów, dlatego już dzisiaj weźmie udział w Narodowej Konwencji Republikanów w Milwaukee. Zdaniem Trumpa w przeciwnym razie napastnik odniósłby swój cel poprzez zmianę jego harmonogramu. Do zamachu na życie swojego rywala w wyborach prezydenckich odniosła się obecna głowa państwa. Biden potępił zamach i podkreślił, że w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na podobne wydarzenia. Ponadto nakazał służbom wzmocnić ochronę republikańskiego kandydata oraz przeszukać dokładnie miejsce, w którym odbędzie się wspomniana konwencja. Kilka godzin później Biden odbył rozmowę telefoniczną z Trumpem, a według relacji telewizji CNN była ona dobra i krótka oraz pełna szacunku. Śledztwo w sprawie zamachu na życie byłego amerykańskiego prezydenta prowadzi Federalne Biuro Śledcze. Agenci FBI, według relacji dziennika The New York Post, wyrazili zdziwienie liczbą strzałów oddanych przez Cooksa, zanim został on zastrzelony. Z tego powodu na Secret Service spadła zresztą fala krytyki. Świadkowie wydarzenia twierdzą, że zwracali uwagę służbom na uzbrojonego mężczyznę znajdującego się niedaleko wiecu, ale zostali zignorowani. 22 lipca przesłuchana w tej sprawie przez Komisję Nadzoru Izby Reprezentantów zostanie dyrektor Secret Service Kimberly Chittle. W niedzielę pojawiła się rozmowa Igora Jankę z Andrzejem Kohutem na temat podziałów w Stanach Zjednoczonych. Rozmowa dostępna jest na kanale Układu Otwartego. Palestyński Hamas zamierza kontynuować rozmowy na temat zawieszenia broni z Izraelem. W ostatnich dniach izraelskie wojsko wznowiło ofensywę w Strefie Gazy, skupiając się zwłaszcza na atakowaniu miasta Gaza. Francuska agencja AFP poinformowała w niedzielę, że palestyńskie ugrupowanie zdecydowało się zawiesić rozmowy o rozejmie w związku z działaniami sił obronnych Izraela. Po kilku godzinach dowództwo Hamasu zaprzeczyło tym doniesieniom. Jego przedstawiciele zamierzają dalej prowadzić negocjacje, chociaż ich zdaniem Izrael poprzez swoją obecną ofensywę może zniweczyć dotychczasowe wysiłki dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru. W swoim oświadczeniu Hamas skrytykował ponadto premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Palestyńczycy uważają, że izraelski rząd celowo zintensyfikował bombardowania ich enklawy, aby storpedować porozumienie mogące w końcu przynieść pokój. Rozmowy dotyczące zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem trwają od kilku miesięcy. Niedawno obie strony powróciły do stołu negocjacyjnego dzięki wysiłkom mediatorów. Palestyńczycy zarzucali wcześniej Izraelczykom celowe przeciąganie negocjacji.
Przed kilkoma dniami izraelskie wojsko rozpoczęło nową ofensywę przeciwko Strefie Gazy. Jej głównym celem jest stolica palestyńskiego terytorium, w której ma przegrupowywać się Hamas. Na początku nowych ataków Izraelczycy nakazali więc Palestyńczykom opuszczenie miasta Gaza. W ciągu nieco ponad tygodnia izraelskie lotnictwo między innymi zbombardowało 4 szkoły, za co było krytykowane przez społeczność międzynarodową. W sobotę w jednym z ataków zginęło ponad 90 osób, a około 300 zostało rannych. Ofiary przebywały w miejscu wyznaczonym wcześniej przez Armię Izraela jako bezpieczna strefa humanitarna. Nowo wybrany prezydent Iranu Masoud Pezeszkian liczy na wznowienie konstruktywnego dialogu z Europą. Do głównych sojuszników swojego kraju zaliczył Chińską Republikę Ludową i Rosję. Pezeszkian przedstawił główne założenia swojej polityki zagranicznej na łamach anglojęzycznego dziennika Teheran Times. Jednym z najważniejszych elementów jego planu ma być podjęcie konstruktywnego dialogu z państwami zachodnimi. W ten sposób zamierza wyciągnąć Iran z izolacji międzynarodowej, chociaż nie omieszkał też skrytykować Europy. Zarzucił europejskim przywódcom niedotrzymanie zobowiązań wobec jego kraju, gdy Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia nuklearnego. Iran od kilku lat odczuwa przez to skutki amerykańskich sankcji gospodarczych. Irański prezydent uważa, że obie strony mimo to mogą skorzystać na współpracy, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, zwalczaniu terroryzmu czy walki z handlem narkotykami. Europa musi zarazem zrozumieć narodową dumę Irańczyków, dlatego nie mogą dłużej lekceważyć ich godności i aspiracji. W swoim artykule Pezeszkian uznaje Chińską Republikę Ludową i Rosję za głównych sojuszników Iranu. To właśnie oba te kraje miały współpracować z Iranem w najtrudniejszych dla tego kraju czasach, dlatego kooperacja ma być dalej wzmacniana. Innym priorytetem nowej irańskiej głowy państwa ma być dalszy rozwój stosunków z państwami regionu Bliskiego Wschodu. Trudno liczyć z kolei na ocieplenie relacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Pezeszkian uważa, że Amerykanom zależy jedynie na wywieraniu ciągłej presji na jego kraj, także przez wydarzenia pokroju zabicia dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Gassema Soleimaniego. Zdaniem prezydenta Iranu to USA zmarnowały szanse na normalizację amerykańsko-irańskich stosunków. W Albanii trwają protesty przeciwko rządowi premiera Ediego Ramy. Demonstranci domagają się jego ustąpienia oraz zwolnienia z aresztu lidera opozycji Saliego Berishy, podejrzewanego o przyjmowanie łapówek. Berisha w grudniu ubiegłego roku trafił do aresztu domowego w związku z podejrzeniem o korupcję przy prywatyzacji gruntów. Lider opozycyjnej Partii Demokratycznej miał brać łapówki, gdy w latach 2005-13 stał na czele rządu. Wykorzystywał też swoje stanowisko do pomocy własnemu zięciowi, który chciał wybudować na sprywatyzowanych gruntach kilkanaście budynków mieszkalnych. Grozi mu za to kara do nawet 12 lat więzienia. Zwolennicy Beriszy uważają, że jest on ofiarą represji ze strony obecnego premiera. W weekend w Tiranie domagali się ustąpienia szefa socjalistycznego rządu podczas protestu konfrontując się z policją. Rama jest oskarżony przez swoich przeciwników nie tylko o prześladowanie swoich konkurentów, ale także o korupcję. Do prowadzenia antyrządowych protestów wzywał sam Berisha. W nagraniu wideo skierowanym do swoich zwolenników stwierdził, że Rama chce Albanii bez Albańczyków, opozycji i sprawiedliwości. Szef Partii Demokratycznej określił Albanię mianem jedynego państwa w Europie, w którym lider opozycyjnego ugrupowania bez żadnych dowodów może być przetrzymywany w areszcie. Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych prowadzi śledztwo w sprawie firm oferujących dializowanie chorych pacjentów. Dwa przedsiębiorstwa działające na rynku medycznym mają ograniczać konkurencję poprzez utrudnianie lekarzom zmiany pracy. Dostawcami tego rodzaju usług objętymi postępowaniem antymonopolowym są DaVita i Fresenius Medical Care. Obie są podejrzewane przez Federalną Komisję Handlu o sprzeczne z obowiązującymi zasadami zapisy w umowach o zakazie konkurencji. Krytycy tych przedsiębiorstw uważają, że lekarze pracujący w ich klinikach mają problem z odejściem ze swojego dotychczasowego miejsca pracy. Zapisy w ich umowach mogą ograniczać ich przejście do biznesowych rywali, którzy także chcą zapewnić pacjentom dializę. Pod lupą Komisji Handlu znajdzie się również model biznesowy obu firm. Kontrolują one amerykański rynek dializ, posiadając łącznie blisko 70% wszystkich klinik ambulatoryjnych. Portal Politico zauważa, że DaVita i Fresenius Medical Care nie są powszechnie znane, ale oba przedsiębiorstwa czerpią korzyści z tworzenia swoich punktów w centrach dużych miast, podmiejskich galeriach handlowych oraz na terenach wiejskich.
Śledztwa podejmowane przez instytucje antymonopolowe są uważane za jeden z elementów polityki gospodarczej prezydenta USA Joe Bidena. Jego administracja chce ograniczyć koncentrację kapitału w rękach dużych korporacji. Federalna Komisja Handlu ma rozpocząć niedługo kolejne postępowanie dotyczące rynku medycznego w związku z rosnącymi cenami insuliny. Hiszpania zdobyła piłkarskie Mistrzostwo Europy, pokonując w finale Anglię 2-1. Bramki dla hiszpańskiego zespołu zdobyli Nico Williams i Mikel Oyarzabal, a honorowego gola dla angielskiej drużyny strzelił Cole Palmer. To czwarty tytuł mistrza kontynentu w historii La Furia Roja. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Mecenasom bardzo dziękuję.